Moi drodzy, jesteśmy i lecimy. Mam fajny głos. O, super. musimy iść wody się napić. O, fucking shit. Napijemy się wody i idziemy. Dobra, teraz jest tak. Idziemy w tym kierunku, a potem pójdziemy na tą lewą górną część mapy. Dobra? To musimy iść, słuchajcie, expa wbijać. Na razie, czekajcie, przejdziemy tędy. Z łuku. Ile ja mam strzał? Oh, fuck. Potrzebujemy trochę na strzały. O, mogę stworzyć. Czyli kamienia potrzebujemy trochę. Dobra. Bąko, zrób sobie lepszą zbroję i miecz, a nie. Nie mogę lepszej zbroi. Znaczy, z mojej drużyny tam ktoś może zbroję lepszą robić, ale na razie nie potrzebuję tej zbroi takiej mocnej. Muszę po prostu jak najszybciej iść. Wbić to, co mam wbić. I potem będę miał już zbroję elegancką. O! Są! Dobra, tu będzie łucznik. Chodź, chodź, chodź. Czy to jest łucznik ten jeden? Tak. Dobra, ten gościu musi podejść. O kurde, widzieliście? Uderzył w skałę? Czy ona się zmniejszyła? Dobra, tego muszę z gościa zabić. To jest fighter. Boże. Na lagach to ja mogę go nawalać. Na lagach jest łatwo. Gdzie jest? Dobra. I teraz pałką. Boże, jak ja na lagach go zabiję tą pałką. Dzięki za 100 biców. Lord Mika, pozdrawiam cię serdecznie. Jak tam dzionek Mija? Uśmiechnięta buźka. Nie zabijaj, nie zabijaj. Dobrze, dobrze Mija. Nie zabijaj, nic nie rób, nic nie rób. Dobra. Idę. Dziękuję bardzo za 100 biców, pozdrawiam cię serdecznie. Dobra, porobiony. Dobrze Mija, gramy. I strzelamy z kija. Kurde, ale ten budynek od MKR-a, patrzcie, on znika i znowu się będzie ładował. Jakie to jest dziwne, przecież on się załadował, powinien już mi zapamiętać. Chyba, żeby nie obciążać, to on potem... No, może, żeby nie obciążać. Dlaczego ma strzałę w dłoni? Bo się zbugowało, wiesz? Zbugowało się, jak strzelałem. Dobra. Dobra, mamy go. Teraz potrzebujemy kleik. Tu jest 30 kleiku. Tu jest 100... Okej, to możemy dać. Tu się łucznik robi. Dobra. Tutaj damy więcej. Dobra, robi się. I potrzebujemy więcej kleiku. A, to jest za mało. Dobra, strzał sobie narobię więcej. I idę polować. Cicho tam. Mateusz nie będzie wiedział, nie? Przecież Mateusz się nie dowie. Hello. Nie wiem, czemu mam strzałę. W... Salen, dzięki za stóweczkę, pozdro. Co to za kappa taka za stóweczkę?
Dobra. Ten będzie ze mną szedł. A czy ty masz... Spider, czy ty masz jakąś broń? Goła klato. Sucho klates, dobra. Spider, dobra, to idziemy. Czekaj, tylko się napiję. Napełnię bukłak i lecimy. Pikusius, pikusiusius. Dzięki wielkie za kappę 50-bitsową. Okej. A, muszę więcej żarcia chyba wziąć na drogę. Chodź, żarcie. Czy ty mnie słyszysz w ogóle, Spider? Nie wiem, o czym ty gadasz. Oh my god, dobra. To jest zepsute mięso. Mięso musimy wywalić. No z tym kleikiem będzie problem. No niech zapieprzają, zobaczymy. Bąkol, tam wczoraj byłem. Dobra, Spider będzie ze mną szedł. Czy ja robiłem reset? Nie. Szok cywilizacyjny jak Polska kontra Niemcy 1000 lat temu. Ej, wyrzucę tu mięso, nie mówcie nikomu. Dobra. Będę ze Spiderem szedł, słuchajcie, na wyprawę. To będzie wyprawa expowa, bo idziemy gdzieś, gdzie Mateusz wczoraj był. Kilofem w drzewo wentom. Czekajcie. Okej. I teraz jest taka sprawa. 4. Muszę sprawdzić, ile mam czego. To mam tutaj drewno, nasiona, jakieś pierdoły. To mi niepotrzebne. Dobra, dobra. Jeszcze potrzebujemy tego. Troszkę. I nazbierać kamieni. Jak się na ten naprawia pochodnie? Coś trzeba dać na pochodnie, nie? Chyba siano. Jak pochodnie naprawiamy? Czekajcie. Zreperuj. Jeszcze kilofem. Żal mi was, nuby. No i ciebie też. Zrób Spiderowi klatę jakąś. Dobra, ciężko zabić mamuto słonia. Ciężko, ale na lagach no może będzie łatwiej. No najwyżej wystartuje. Nie mógł jej rozwalić. A brakie możliwości niszczenia wrogich budynków. No dobra, no. A te skrzynie da się generalnie rozwalać? Które nie da się otwierać? Których się nie da otwierać? Chodź ci, Spider, zrobię zbroję. Chodź, chodź. Nie wiem, czy Spider mnie słyszał w ogóle. Skóra i sznurek. Tą skórę tu gdzieś dałem. Skóra. Skóra, sznurek. Nie tu! Tu. Masz sznurka trochę? Chyba nie ma znowu sznurka. Jesteś?
Dobra, zaraz to się zrobi. Nie działa chyba. Skrzynie zaliczane są jako cudzy obiekt, więc musisz to zmienić w opcjach. Czemu Czarek się obraził na was i gra sam? Ale on tak lubi. Co ja ci poradzę? Jedni lubią... O kurde, jak się zbugowały tarcze. Tu masz tarczę. Cztery sznurka. Dobra, cztery to wystarczy. Kuźwa, jednego sznurka brakuje. Trawę, trawa, tutaj było resztki trawy. Szybko sznurek stwórz. Dobra. Co tam, Czesławie? Preferujesz rozrywkę indywidualną? No dobra. Zrobi się ta zbroja? Ona będzie tu na tym slocie pierwszym. To lepsze czy rok? To jest lepsze niż rok. Tu jest trochę więcej rzeczy do roboty. A nie, albo tu będzie. Aha, czyli muszę to i drop. Podnieś, halo, Spider, tutaj masz broń. Znaczy, tutaj masz zbroję. Podobno miecz metalowy mi zrobi Spider. Albo da, albo zrobi. Czekajcie, miecz metalowy będziemy mieli. To będzie eleganckie. Ale zbugowana jest ta strzała. Widzicie? A teraz mam połączenie strzały i kilofa. Bąko się... Jak się nazywa serwer? Ale ciągle jest... Tak, Bąko trzeba wpisać albo polski survival. Mhm. Co tak się patrzysz, co? Ziomek? Gdzie jest ten miecz? Czekaj, on coś miał mi mieczyk zrobić. No ale co? Na co ja tu się mam patrzeć? A, on się tworzy. Patrzcie, i teraz się tu robi żelazny pałasz. Za chwileczkę go będziemy mieli. No i ten. A co jest potrzebne do naprawy w tym pałaszu? Czym to się naprawia, Spider? Sztabkami chyba. Bierę to. Pamiętam o sercach. Gwiazda smoka zlogowanego. Niestety, ale tak jest, że Bąkol dużo czasu marnuje. Gdyby zliczyć mu ten czas, który zajmował się na bzdury, miałby 20 leveli więcej, 10 razy lepszy i byłby kozakiem. Ale dobra, bo ty mówisz o wyścigu szczurów, to możesz sobie iść i kibicować innemu graczowi, który twój cały czas, co do sekundy, wykorzystuje na to, żeby mieć jak najlepszy staw.
My tutaj bardziej się bawiliśmy. No, ten budynek i tak dalej, przenoszenie tej bazy. Takie pierdoły jak czterokrotne stawianie tego samego ołtarza. Wiecie, to jest zbieranie surowców od nowa. To są wszystko rzeczy, które się biorą. Które się, moi drodzy, można. Nie umiem się wysłowić. Które po prostu się kumulują. No i wychodzi na to, że faktycznie mógłbym mieć dużo większy poziom i tak dalej, i tak dalej. Ale bawimy się. Lecimy. Prowadź. Dobra. Prowadzimy. Gdzie to jest? Ale kuźwa, no i są lagi i nie wiem, gdzie on jest w ogóle, ten typek. Tutaj jest, no dobra. Nie no, my na lagach nie pójdziemy nigdzie. Jak ja nie widzę, gdzie on jest. Okej. No grubo. Staminę regenerujemy. Podobno antylopy mają za dużo expa. No nie wiem. Nie, nie bij mi go! No... Będziemy musieli chyba hasło zrobić czy coś, to jest masakra. Czekajcie, regenerujemy. Czy to nie wolnik? Nie, to jest mój ziomek. Czekajcie chwileczkę. Regenerujemy. Gdzie on poleciał? No dobra. Lagi na mocarzu, słuchajcie, przygoda. Ale się widać to, jak to się regeneruje słabo, nie? Po tym. Po pasku. Okropnie. W ogóle się nie skupił. Wykorzystywanie zasobów maszyny wirtualnej, na której stoi. Chodzi głównie o wykorzystanie procesora pamięci RAM. Lagi może są spowodowane, że dużo budowli, które serwer musi cały czas utrzymać w pamięci. Nie mam pojęcia, jak działa. Nie mam, naprawdę nie mam pojęcia. Jak działa ten system? Po prostu jestem adminem serwa, postawiłem go, kupiłem i tyle. Niestety nie wiem. Nie wiem, jak działa mechanika tego serwera, jak jest zaprogramowany, co on wykorzystuje, co nie.
Kurde, ale jak każdy będzie budował, jak każdy będzie taki domeczek stawiał na tym serwerze, to on będzie lagował. Co mi to strzała tutaj? Cały czas zbugowana strzała. Gdzie my jesteśmy tutaj? Idziemy. Kurde, będzie ciężko na tych lagach. A może wręcz przeciwnie, trochę łatwiej jest. O, weźmiemy sobie trochę tego włókna roślinnego, to się zawsze przyda. Dużo tych paprotek jest tutaj, ładnie. Robaczki są też. Hieny opanowały tamtejszą sztukę teleportacji. Co to? Kto to walczy? Halo, halo! Dobra, idziemy. Przygoda. Co się dusisz? Co się dusisz? Jajka bierzemy na drogę. Zbieramy jaja na drogę. Dobra. Friend or foe? Friend or foe? Wczoraj Bunkol był zajebiście klimatyczny, jaskini w pająku. Widziałeś to? Kurde. Fajna była jaskinia, powiem wam. Dzięki za 30 biców. Nareszcie ogarnąłem, jak działają bicy. Maniek17, pozdrawiam. No i życzę udanej zabawy w farmieniu. O, ktoś tutaj jest. Co ten pan? Nie słyszę cię. A ty mnie słyszysz? To jest niezależne od... To jest od niczego niezależne. Tory były złe i to też złe. Nie wiem czemu. A powiedz coś jeszcze. Halo. No halo, jesteś. Halo, halo, halo. No elo, słuchajcie. Nie wiem co się dzieje. Słychać mnie? Dobra. Słychać cię. Co tam? Co tam, idziemy, co na tam? Idziemy na tajemniczą wyprawę słoniową. No to powodzenia, ja tu się ogradzam. Tam jakiś w ogóle się... I blokuje respa tych NPC-ków tam dalej. Kto tam? Ale co, że ktoś zbudował? Aś coś zjebało. Nie słyszę go. Czekaj! Nic nie słyszę. Uspokój, uspokój dzidę. Nic nie słyszę. No dobra, no spoko, idziemy na słonie, potem pogadamy. No. Wojtas, ten sławny youtuber. A nie, bo napisał... Satura Serek napisał, że to sztuczny youtuber. Kurde, pamiętajcie, że youtuberzy są sztuczni przecież, oni tylko dla pieniędzy to robią. Muszą być sztuczni. Kuźwa, ktoś tu postawił to gówno. Faktycznie. I zablokował spawny tych. I się nie spawnują. Ea jebie, ale zepsuli. Właśnie, prawdziwym youtuberem jest tylko Klot. Nie! Ty mnie chcesz wkręcić, Spider. Tam nie można iść. Tam się nie idzie, Spider. Ty mnie nie kłam. Spider, tam nie wolno!
Tam nie wolno, Spiderku! Nie wolno tam, Spiderku! Tam jest ściana niewidzialna! Kurwa, co on zrobił? Na lewo. Co to był za skok tajemniczy? Jak niewidzialna, jak widzialna? No niewidzialna, no. No niewidzialna, no. Kapłana, jak się tam wam uda spotkać, to łap i do bazy. Gitara, tak zrobię. Jak będą takie lagi jeszcze przez 5 minut, no nie, to ja restartuję serwer. Tak, to będzie restart tylko dla siebie. Swój restart zrobię. Bo mit nie. Nieważni inni są. Halo? Bąkol to nup, ululu, ululu, ululu. Mateusz, podpieprzyłem ci 300 kamienia. O kurde. Mateusz, a jest, mam dla ciebie zadanie, jak przyjdziesz, to ci powiem. Zadanie budowniczego. Ale ty wiesz, że jesteś zmutowany na TS-ie, nie? Kuźwa mać, przepraszam. Jesteś? Tak. No kurde, ale ci gadałem, ale ci powiedziałem. Ty, bo masz zadanie do zrobienia. Jakaś minetka? No właśnie nie, słuchaj, jest taka sprawa, jest mam łuczników już teraz tam, farmę kurde robię, niewolników. I jest taka sprawa, że ci, zobaczysz jak oni się zachowują, już łucznicy strzelają z murów, nie? Tylko zobaczysz, że trzeba wykombinować tak jakby przed zamkiem z dwie wieże, takie typowo takie, że będzie szło wejść tam, takie bardzo wąziutkie z zakręconymi schodami czy coś, żeby na samym szczycie dawać po prostu łuczników, żeby się kontrolowali, bo łucznicy, jak na przykład są na murach, to oni strzelają w te kreatury, które są przy murach, albo inaczej, trzeba tak jakby fosę zrobić wokół, żeby ten łucznik pod kątem strzelał, a nie, że krokodyl przychodzi pod same mury i on sobie w stopy strzela. Zobaczysz, o co chodzi, jak wejdziesz na mury. Nie zrozumiałeś nic. Nie, chyba zrozumiałem, w sensie, że po prostu... Łucznik pod kątem prostym w dół strzela, jak widzi aligatora pod sobą, rozumiesz? Mhm. I trzeba po prostu jakby takie zasieki zrobić, albo ty mówiłeś coś o jakichś pałkach, dzidach, tam coś masz takiego. Nie, żeby o tym nic nie mówiłem. Żeby tak jakby oddalić od murów ten obszar, do którego można podejść. Mhm, czaję. To można zrobić płot. Można płot zrobić, a... tylko nie znowu z tych. Nie znowu z fundamentów. Nie no, ale ja mówię płot z płotu. A, to spoko, jak jest taki item, to okej. No tak, no te wszystkie barierki to jest płot właśnie. Old Waterhand, dziękuję ci za 30 biców. Czy polecam tą grę? Wiesz co, polecam, ale to najlepiej się ze znajomymi gra, to polecam tak sobie w ekipie pograć. Chyba, że jesteś Bobem Budowniczym i chcesz zamki budować. Hej, hej, mogę zrobić rozdanie na czacie, MDek się pyta. No, a co ty tam będziesz rozdawał, MDek? Pierdol. Czy dzisiaj jest premiera w ogóle Wildlands? Gram ty, my to? Jesteśmy na jakie... Ty, gdzie on poszedł w ogóle? Kuźwa, idę za tym Spiderem, podobno idę na jakieś słonie, gdzie ty byłeś. A, na sawannę.
No. A to ty dobrze idziesz? Będą pokaż mapę, gdzie ty jesteś. No tutaj na dole gdzieś, kuźwa, nie wiem gdzie on to idzie, bo on widział, był z tobą ten spider ponoć wczoraj, ale kuźwa, on chyba nie pamięta, gdzie to się idzie. Stary, słonie to są u góry mapy, więc. Ale czekaj, gdzie on ze mną idzie? Zgubiłem się! Kuźwa, spider, ja idę za tobą pół godziny i zgubił się. Kurwa. No. Napisał, że się zgubił. No widzę, no bo cię wyprowadził w pole, panie. Spider, w tym czasie, i to jest kolejny powód, dlaczego już nie mam 20 poziomu. Spider, wszystko przez ciebie, jak coś, jak będą się śmiali ze mnie, że inni już mają wyższy poziom. Który to ma poziom? 17. No. A ty już masz 20? Nie, nie mogę. Nie, no ja żadnych pałek nie mam zamiaru odblokowywać ją. Ty, ziomek, nie, ja... kto u nas w gildii może robić jakieś pancerze albo bronie? Mam jakieś. Właśnie problem polega na tym... Nie, problem polega na tym, ja mogę tylko klatę robić i tarczę i reszty się nie nauczyłem. To znaczy ja tak jakby zacząłem się uczyć tego, ale musiałbym jeszcze odblokować coś, żeby to robić. Chyba bym musiał to... Później bym musiał to robić, bo mi się wydaje, że nie damy rady tak. Znaczy, ja specjalnie teraz się nie wyuczę, bo za 3 poziomy będę mógł się wyuczyć robienia szat kapłana, wiesz? I tam są 3 sztuki, 3 różne szaty. Ja dlatego nie chcę się uczyć robienia tych metalowych kolczuk, czy tam skórzanych. Ale mieliśmy kogoś, ja nie wiem, czy Spider chyba... W każdym razie on miecz potrafi robić metalowy, to wiem. No tak, miecz mamy. A propos Spider, możesz mi zrobić miecz, bo mi się zgubił wczoraj na wyprawie u piratów. Ale przydałoby się też ten pancerz ogarnąć. Ja to mogę ogarnąć, tylko że jak to ogarnę, to się nie ogarnę rzeczy do budowania. No, to nie, ty się budowaniem zajmij. Wiem, że nie ma oleja. Olej poszedł sobie swój klan zrobić w ogóle. Wiem. Bo Soul tam na niego coś nazdał i on w ogóle nie wiem. Znaczy pewnie się wkurwił, że mu wszyscy ze skrzydek biorą matce i sobie poszedł. Znaczy to nie wiem czy z tego, może z tego się wkurzył, ale nie wiem o coś tam chodziło. Coś tam wmawiali mu, że ja go obrażałem w ogóle, ale żeśmy gadali na tym spiku przecież i nic ten. Synapsem, żelazo. Halo. 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 Kim jesteś, czarny bracie? I teraz ja wam powiem tak. Tutaj ktoś. Jak chcecie iść do słoni, to musicie tam iść tam pod górkę ładnie i tam obejść wszystko pięknie naokoło i skręcić w prawo w takim miejscu. Ktoś wie jak się nazywa ten świat Konona? Cymmeria? Nie wiem. Nie, Cymmeria to skąd Konon pochodził. No to nie wiem jak się świat nazywa. A w ogóle wiesz co to jest ta bransoleta? Ja dziś przeczytałem w końcu. To jest taka fabuła, że... Ta bransoleta oznacza niewolnictwo, to znaczy, że my jesteśmy tutaj zesłani na te landy i nie możemy stąd uciec, bo te niewidzialne ściany niby działają z tą bransoletą, że możesz ją ściągnąć, czyli wtedy popełniasz samobójstwo, giniesz, ale jeżeli ją masz, to bransoleta wtedy działa z tymi ścianami i ona się aktywuje i też giniesz, nie? Czyli nie możesz wychodzić za niektóre te obszary. Opowiem ci, że akurat wiem. To widzisz. O kurwa, no takiego jeszcze laga nie było, że stałem przy brzegu, biję w krokodyla i nagle biję w górę, bo się przeteleportowałem o 20 metrów. No bo lagło jeden serwer, bardzo. Ja zrobię chyba, kurde, wiecie co, chyba zrobię restart i pójdę na te słonie. A po co ja ty tutaj... chcesz iść na te słonie? Kuźwa, no nie wiem, a tam XP jest jakiś fajny czy nie? No. No to gówno, ale muszę zrobić restart, bo to się nie da, no to jest masakra, tutaj się już nie da nawet mobków bić. Chyba nie mówię, żebyś nie robił restartu, tylko mówię, że... Hiperborea. Hiperborea. To jest świat. Danke, kurde, muszę z domu wyjść, ludzie. Wiecie, jakie to jest straszne, jak musicie z domu wyjść.
MDek, no możesz robić giveaway, no. Ale ja nie wiem, jak ten giveaway masz zrobić, MDek, z tymi kodami, które masz do rozdania. Niech wklei na czat. No Boniu, co się denerwujesz? A, zrobię sobie tutaj. Znowu rzucić ci nie wyszło. Claimed, czekaj, czemu tu jest claimed? Kto tu kurde coś zbudował? No, że jaki to ten claimed jest dziwny. Chciałem tu zrobić śpiwór, żeby się wylogować. Dobra, napiszę za 3 minuty reset serwera. Boniu, powiedz mi, czy ty wiesz, że ja muszę dzisiaj z domu wyjść? Ale co się stało? No nie idę do domu, muszę z domu wyjść, no. I ubolewam nad tym faktem. Ale, no dobrze. A tu jest jaskinia! Czy to jest jaskinia spaczeniowa? A, spaczenie wzrasta, kur... Żeby takie... Żeby móc iść do takiej jaskini ze spaczeniem, to trzeba szamana chyba ogarnąć. Nie wiem, wczoraj Olej mówił, że tancerkę. Nie, tancerka jest od... tylko buffa chyba na ten... Wiesz? No, nie. Ja tam kuźwa nie wiem. A nie. Ok, 5 minut. 5 minut do restartu, czyli o godzinie 14.08. Powiedz mi, czy MD... w ogóle w tych jaskiniach z tym spaczeniem to jest coś wyjątkowego? Właśnie nie wiem. Mi żal tam wchodzić, bo to szkoda poziomów, ale... No się tak zastanawiam, nie wiem. Kurde, Czarek się pyta, dlaczego reset. No nie wiem, no bo może dlatego, żeby lagi zniknęły. Czekajcie chwilkę. Zobaczę, czy przed chwilą sam mówił, że za dużo 40 osób i żeby hasło założyć, what the fuck. Ja mogę nawet hasło założyć. Ale kurde, ci zaczęli zaś grać, będą wkurzać się, że hasło je będzie i tak dalej. Ciężkie jest życie Bonkola. No nie wiem, jak dogodzić wszystkim. A może faktycznie zrobić hasło? Nie wiem. Na taką propozycję. Miej wyjebane, a będzie ci dane. No nie wiem, no chcę być dobry dla wszystkich, a się nie da, no. Tancerka 100% info, bo twórcy gry mówili, no kurde. Entertainers will dance away the corruption you suffer from fighting horrible monsters in dark caves, restoring your maximum health. No to jest ten taki inny, to jest ten szaman specjalny. Zrób dwa serwery, dla nas i dla widzów. No to nie ma sensu, bo jeżeli zrobię drugi serwer, to równie dobrze wy sobie sami możecie serwer znaleźć. To nie ma znaczenia, czy to ja podstawię, czy nie. Szkoda kasy, jest mnóstwo serwerów polskich, które stoją już. Znaczy ten, bo nie, to można łatwo sprawdzić, bo ja mam spaczenie na sobie, więc jak masz tam cerkę, to mogę zobaczyć, czy mi to zdejmie. By the way. Ty Ziutek, a ty chcesz odblokować jakieś szmaty dla kapłana, jakiegoś tam boga? Tak, to jest... A masz niewolnika, który jest priestem? Wiesz co, miałem i mi się pod teksturami zapadł i niestety go nie mam, ale znalazłem takiego, wiem gdzie się go bierze. A co mówisz, że wtedy on będzie stał przy tym ołtarzu? Znaczy, nie wiem, ale nie widziałem jeszcze plista i myślałem, że... Ja słyszałem. Capture and convert thrall dancers to dance to lower a player's corruption and provide health dragon. Więc potwierdzone, że tancerka do tego potrzebna, kurde jest.
A ja muszę wyjść, kurde, z domu, ja nie chcę, dajcie mi pograć. Mamo, czekaj chwilkę. Tato. Spokojnie, spokojnie. Czekaj, jedno do Blacka coś powiedzieć. Czarek! No? Słuchaj, ja zrestartuję ten serwer, bo będę hasło wprowadzał. To znaczy włączę na chwilę bez hasła i tak jak wejdzie gdzieś 20 osób, to założę, wiesz? Okay. W każdym razie to hasło będzie dzisiaj inne, więc jak wejdziesz, jak zdążysz wejść bez, to spoko, a jak ci się jak wyskoczy hasło, to najwyżej mnie spytasz. Dobra, dobra, w porządku. Dobra. Słaby ten szpil. No słaba ta szpila, oczywiście, że jest słaba, bo jest w Early Access i trzeba płacić jeszcze za nią. To oczywiście, że jest słaba. Robię hasło okoń, dobra? Okej. Okay. Ale wodne czy górski? Dobra. Nie, to będzie okoń górski. Okoń górski. Go DLC Wózek Edition, co? Nie, nawet nie piszę hasło okoń, bo ludzie specjalnie. Ta. Słyszysz mnie, Spider? Słyszysz mnie, Spider? No nie słyszę. Da się prywatne wiadomości pisać jakoś? Czat do kogoś? Da się wispy pisać w tej grze? Da się pisać do klanu. A, wiesz, że w końcu zrobili player list i mogę banować? Już temu Ksokso dzisiaj sprzedałem bana. Za co? Stary, kurde. No robił to co wczoraj. I jeszcze pisał głupoty na czacie, ten stary, no. Bo no jeszcze było, mówię... Było trzeba go najpierw w dupę kopnąć, nie później pomógł. Nie mówi, a jeszcze mówi... Kurde, niech ten Ksokso wejdzie, to mu bana dam, a on napisał na czacie, jestem. Się przyznał, kurde. No to... Fajnie było cię Ksokso poznać, no. Dobra, 1 minut, restart. Boniu. No. Powiedz mi, czy ty poradzisz mi z jednym problemem? Co? Co? Poradzisz mi z jednym problemem? Poczekaj. Spider, słyszysz mnie? Spider, słyszysz mnie? Dobra, nie słyszę chyba. No mów mi, ja ci poradzę, no. Muszę wyjść z domu, a nie chcę. Co mam zrobić? Wypij denaturat.